Siemaneczko moi drodzy, zobaczcie kogo widzimy ponownie. Damian Pawlina. Pod ostatnim filmikiem było bardzo dużo miłych komentarzy i szczególnie kawałek się podobał, tak? Także siemanko Damian. Siema, no właśnie dużo pozytywnych komentarzy, bardzo mi miło. Dzisiaj jesteśmy na innej siłowni z racji tego, że mój ulubiony sportklub jest dzisiaj nieczynny, bo jest święto. Ale jakby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam do sportklubu na Spadochroniarzy 7. Jak dla mnie jest to najlepsza siłownia w Lublinie pod względem i klimatu, i ciężarów, i maszyn, jakie tam są. Także nawet jakby był ktoś przejazdem w Lublinie, to zapraszam na trening do sportklubu. A dzisiaj, jaki plan na dzisiaj? Jaka grupa mięśniowa będzie? Dzisiaj zrobimy sobie mocno plecy, bazowe ćwiczenie, wiosłowanie półsztangą, ściąganie drążka i parę. A pierwsze ćwiczenie to będzie co teraz? Ściąganie drążka zrobimy sobie na wyciągu pionowym. Dobra, no i lecimy moi drodzy. Lecimy. Moja kariera zaczęła się 2 dni temu, kiedy wpierdalałem słoik dżemu. Nie wiedziałem nic o tym nigdy nie, lecz ten dżem zadziałał mnie. W głowie, na wymowie, kiedy wsiadałem do samolotu, widziałem parę dzikich kotów. Wyskoczyły za mną i zaczęły grać, a ja na to im idźcie spać. Wymyśliłem i użyłem, i stworzyłem to co marzyłem. Miałem wszystko, lecz nic nie mam, ale to powstanie jakaś wielka wena. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Jeden powie, drugi na niej. Powie jedno słowo, co ja wiem. I nie będzie wokół żadnych ściem. To jest dobre. Damian. Potężne, serio. Pierwsze ćwiczenie za tobą. Pierwsze za nami. Co teraz planujesz? Zrobimy ciężkie wiosłowanie pół sztangą. A dlaczego pół sztangą, a nie sztangą? Dla odmiany po prostu. Ale zamieniam te ćwiczenia. Raz robię wiosłowanie pół sztangą, raz sztangą, raz w ogóle sztangielką, żeby urozmaicić trening. Jako ciekawostkę dodam to, co już pewnie nieraz słyszeliście na filmach. Pół sztanga daje nam to, że mamy dwie płaszczyzny ruchu. Sztanga porusza się w płaszczyźnie góra-dół, lewo-prawo, a sztanga jest wolnym ciężarem i porusza się góra-dół, lewo-prawo i do przodu, do tyłu. Czyli teoretycznie ciężej jest na sztandze. Na sztandze, tak jest, oczywiście. Dokładnie. Bo życie się rozciąga i wena jest King Konga. Bo życie się rozciąga i wena jest King Konga. Jest wielka, dziwna i nic nie mówi. 5 chyba. To Damian, ile tu było? 140. I już mam gwiazdki w oczach. Nieźle. Ciężka seria. Ciężka, no. Na plecy to nawet czasami trzeba trochę pooszukiwać z ruchem. Tym bardziej, że teraz przeszedłeś na redukcję, więc tej siły będzie coraz mniej. A mięśnie muszą mieć cały czas bodziec, nie? Tak jest, żeby podtrzymać tą potężną twoją masę mięśniową. No bo chcesz zachować jak najwięcej. O to chodzi, żeby zachować jak najwięcej mięśni przy jak najmniejszym bodyfacie, nie? Tak jest. A to jest ciężka sprawa. Jeszcze jako ciekawostka mogę powiedzieć, że tą panią, którą widzicie, to jest dziewczyna Damiana Pawliny, która również trenuje bardzo ciężko i jej pasją jest kulturystyka. Nie fitness sylwetkowy, tylko właśnie kulturystyka i dźwiga dziewczyna potężne ciężary. No nie takie potężne. Agnieszka waży 65 kg, natomiast wiosłowanie ze sztangielką robi o wadze 52 kg. Także jest to mega efekt, jeżeli chodzi o siłę. Trochę waży. Prawie tyle co ty. Ale słyszałem, że nawet 60 wiosłowałaś. Nie, 60 nie, ale 56 tak. Dążę do 60. Okej. Okay. Trzecim ćwiczeniem, jakie dzisiaj Damian zrobi, to jest zarówno moje, jak i Damiana ulubione ćwiczenie na tej siłowni, a w zasadzie sprzęt, na którym będziemy go robić. Jest to wiosłowanie na maszynie typu hammer jednoręcz. I Krzycho wam pokaże, jak wygląda to ćwiczenie. Słuchajcie, tutaj możemy bardzo mocno rozciągnąć ten szerszy grzbietu i bardzo mocno go dopiąć. I ważne jest to, żeby to ćwiczenie właśnie zrobić jednoręcz, bo oburącz nie damy rady tak bardzo rozciągnąć mięśnia najszerszego grzbietu. Czyli to ćwiczenie imituje wiosłowanie ze sztangielką w opadzie tłowia. Takie zamian tobie też to bardzo pasuje. No tak, właśnie ze względu na długość ruchu, jaki możemy wykonać. Jest pełne rozciągnięcie i pełne skoncentrowanie mięśnia. I też można zastosować duży ciężar, bo tutaj na maszynie wchodzi około 120 kg, a na sztangielce ciężko taki ciężar.
więc jest to bardzo fajne ćwiczenie zastępujące wiosłowanie na sztangielku. Moje życie jest tak dla ludzi, grające, uśmiechające, nic nie widzące. Będę sobie tworzył, będę sobie grał, będzie coś jechało, powiem tralala. Wytworzymy wszystko, co ma być, będzie dobrze, dobrze żyć. Na starość myślę, na emeryturze, zagrać sobie muzę. A kiedy stworzę, to wypierdalać będę z jakiejś stęki i robił będę dziwne kurwa dźwięki. To będzie kurde mój wielki koniec, bo nie jestem Don Basyl i wszystko o nim. Bo życie się rozciąga, bo życie się rozciąga i wena jest King Konga. Damian, 120 kilo na łapę wziąłeś. No, 120, ale już ostatnia seria ciężka bardzo, trochę ruchy oszukane, ale to nic. Ale trening zaliczony. Trening zaliczony. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za komentarze, dziękujemy za subskrypcję i z Damianem widzimy się następnym razem, jak już będzie w coraz lepszej formie. Dokładnie. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Elo.